Witajcie w Poszukiwaczu po tygodniowej przerwie, ale jak zawsze mam dla was trzy filmiki, które podbijają internet. Dzisiaj o porannej kawie. Minęło już sporo czasu od świąt, dlatego niektórzy pozbywają się choinek. Jak widzicie, nie jest to takie trudne. O zimie jednak nie zapominamy, bo tak naprawdę dopiero nas odwiedziła. Jest śnieg, są przymrozki i można siąść przy porannej kawie i obserwować, co się dzieje za oknem. Albo pić ją po norwesku. Właśnie tak. To normalne widoki w tej części świata. Wystarczy spojrzeć na tą laskę, na nią już to nie działa, nawet to spojrzenie. Chociaż nie ma się co dziwić, ona ma pod górę, a tu jakiś pajac w szlafroku zjeżdża na dół. Prawie 3,5 miliona wyświetleń od 12 grudnia, naprawdę piękny wynik. Twoje zdrowie, Norwegu. W naszej części Europy też są ślizgawki na ulicy i stworzone przez człowieka, ale tam też da się zaimponować. Tutaj odwagą lub głupotą wybór należy do ciebie, ale jak dla mnie efekt był naprawdę satysfakcjonujący. Teraz pobawmy się z psem. No właśnie tym psem. Może zanim zobaczymy cały film, chciałem zapytać, to jest pies? Błagam, to już bardziej Jasiek zasługuje, aby nazywać go psem. Jak się z nim bawić? Bezpiecznie bawić. I w ten sposób uczymy tego psa, jak nie podgryzać stóp. Krótkim i efektownym lotem. Nie no, punktacja musi być wysoka. Nie martwcie się, ten chomik, albo jak wolicie pies, ma się dobrze, jest tylko oszołomiony tym, co potrafi. Ma też szczęście, bo przy jego wielkości ta zabawa mogła się skończyć gorzej. No gdzie biegniesz? No co robisz? No właśnie, no co? Osobiście uważam, że wychowanie to przede wszystkim twarda ręka, a przy jego rozmiarach da się to łatwo załatwić. No nie podgryzaj, nie wolno gryźć. Teraz odwiedzimy Afrykę Południową. 24 grudnia opublikowano szokujący film z kobietą i jej odwagą. Lenia jakoby szlang! Szlangarom! Wow, niesamowite! Gdyby nie to, że wąż już jest nieżywy, a na dole widać człowieka z wędką, do której przyczepiony jest deklak. Ktoś dał się nabrać? Po ocenach widać, że mniejszość. Internet jest czujny. Brawo. Nie wiem, jak można uwierzyć w kobietę, która tak bezproblemowo łapie węża. Rozumiem, że to Afryka, ale to jest nadal kobieta, a to wąż, a nie jakiś kot. Inny film, który dostałem od Tomka na moim Facebooku, pokazuje, jaka jest rzeczywistość. Nie ma tu węża, jest żaba i tu słychać reakcję kobiety, a przy okazji faceta. Słyszysz różnicę? Znaczy, fakt. Jest tu podejrzenie, że facet się mocno najarał. Ale tak czy inaczej, skupcie się na kobiecie. Słyszysz ten krzyk i teraz już wiesz, że taka sytuacja nie jest możliwa. To tyle w tym poszukiwaczu. Pełne filmy jak zawsze masz w opisie. Jeżeli ci się podobało, proszę cię, zalajkuj, skomentuj. Przede wszystkim subskrybuj, jeżeli chcesz. Wpadnij na Face'a, Instagrama, grupa Snapa. Bardzo ci proszę, tam się lepiej poznamy. No i oczywiście widzimy się na Bank, na YouTubie w poniedziałek. Dzisiaj jest sobota, więc koszulkę wygrywa MX vs Enduro. Masz rację, koszulka wędruje do ciebie. Wygranych proszę o kontakt ze mną na Facebooku. A jeżeli wy chcecie wygrać koszulkę, po prostu komentujcie. A już kolejna koszulka do wygrania w sobotę. A widzimy się w poniedziałek, pamiętajcie. Hej. Tak? Albo otwórz. Cenzura YouTube'owa nie pozwoli, no. Powiem tak, to jest jedyny Playboy, który kupiłem. Jeden z nielicznych. Nie wiem, skąd go mam, ale dobra. Nielicznych, tam są mass healthy. Więc żeby nie było.